To Grand Hotel dziś, zamknięty od końca lat 90. XX wieku, popada w ruinę. Olbrzymi kontrast, jeśli spojrzymy na te zdjęcia z czasów świetności. Hotel wybudowano w latach 60. XIX wieku. Do II wojny światowej hotel pełnił rolę bardzo luksusowego hotelu Die Nord, tak się nazywał od samego początku, hotel północny. W dawnym Breslau, w okolicach dworca i hotelu, kwitło życie towarzyskie, a dwie wieże sąsiadujących ze sobą budynków, dzisiejszego hotelu Piast i Grand, tworzyły bramę prowadzącą do centrum miasta. W czasie wojny jedna wieża została zniszczona. Możliwe jednak, że brama znów powita turystów. Zakładamy, że remont hotelu potrwa około 2,5 roku. Jesteśmy w fazie projektu budowlanego, czyli projektowanie to jest jeszcze minimum pół roku czasu. Czyli liczymy wraz z inwestorem, że w 2019 roku inwestycja powinna zostać zakończona. Fasada budynku i elementy wewnętrzu będą nawiązywać do przedwojennych tradycji. W tym pomogły materiały archiwalne. Głównie z archiwum miejskiego Wrocławia, bardzo bogaty zasób, oraz ze sporej ilości portali internetowych, które we Wrocławiu są tworzone przez miłośników zabytków i jest tego materiału naprawdę sporo. Ale wnętrze ma być dopasowane do współczesnych standardów. Będzie to hotel czterogwiazdkowy w bardzo wysokim standardzie. Będzie miał około 160, między 160 a 170 pokoi. Z takim wielofunkcyjnym centrum konferencyjno-balowym. Oczywiście będą restauracje, tak jak wszędzie, duży hol. Te plany cieszą wrocławskiego przewodnika miejskiego Bronisława Zateja. Wspomina, że w powojennym Wrocławiu sam hotel i ulica Piłsudskiego tętniły życiem. Kiedyś był bar Tempo tutaj także, gdzie można było i szybko zjeść, i napić się dobrej kawy, ba. Tu była pierwsza we Wrocławiu podawana czekolada, której wcześniej nie było. Więc to wszystko razem dobrze by było, żeby wróciło w tym nowym już wydaniu, w nowej odsłonie. Przewodnik marzy o tym, by ulica Piłsudskiego ożyła na nowo. Wrocław, Anna Tus. A inwestor szacuje, że przebudowa budynku może kosztować około 50 milionów złotych.